dobrze jest wrócić. Witam was bardzo serdecznie, słuchajcie, za 9.4, kochani. Witam was w kolejnym odcinku o klasykach. To jest taki specjalny taki odcinek świąteczny mojego programu Let's Play. Kochani, dzisiaj się zajmiemy, polski język, trudny język. Dzisiaj, kochani, zajmiemy się z najlepszych gier mojego dzieciństwa i myślę, że kilku z was również, czyli Pet Soccer, kochani. Taka gra piłkarska, głównie przeznaczona dla dzieci, ale również dla dorosłych ze względu na przezajebisty tryb multiplayer, ale o nim powiemy sobie kiedy indziej, kochani. Dlaczego odcinek świąteczny o Pet Soccer? Co to wspólnego ze świętami? Kochani, już wam mówię, o co chodzi. Zagramy sobie, kochani, mecz towarzyski. O, na przykład pokażę wam, jakie są zespoły. Mamy do wyboru, kochani, domyślnie 6 zespołów z 12, pozostałe 12 trzeba odblokować. Ja na razie odblokowałem sobie tylko jeden zespół, ale po kolei przejdziemy. Deportivo La Chiqueno, Frogen Leverkusen. Szabia drużyna, by wygrać mecz, zaśpiewa piosenkę i zagra skecz. Okej. FC Turtelona. Żółwie pancerne, gdy świeci słońce, wygrają na śniegu, a nawet na łące. FC Turtelona, tak, pewnie wszyscy zauważyli, że to są parodie oczywiście znanych piłkarskich klubów. Wesołe pantery, nie bez kozery, mają najbardziej piłkarskie maniery. Arkadiusz Milik! No widzicie, to jest Arkadiusz Milik, nie poznajecie? No. Rekiny zębacze już od małego, nie jeden za piłką skacze. Tak, Schalke Sharks. AS Robots. Tranzystory oraz cewki i oleju 4 skrzeski. Taka zaprogramowana dola, dziś roboty strzelą gola. Twojej żonie. Polarne niedźwiedzie najlepiej grają tuż po obiedzie. I odblokowaliśmy sobie, kochani, Manchester United. I dzisiaj właśnie tym zespołem sobie, kochani, zagramy mecz towarzyski. Zobaczymy, jak spisze się ta drużyna. Widzicie, możemy sobie wybrać koszulki. Mamy do wyboru kilka kolorów. Żółty, pomarańczowy, zielony, piękny, fioletowy i czerwony. Ja myślę, że najlepszy będzie czerwony. Myślę, że możemy sobie losowo wybrać sobie zespół. A, bo to są jeszcze pokazane, jakie są jeszcze do odblokowania. No to wam po kolei pokażę. Lyon, Lyons, Żyrafinajkos, Wisła Gorilla, jakoś się nawet trafiła. Przepraszam. Wisła Kraków się nawet trafiła. Dynamo Tyrannosaurus, Borussia Dortmund, Manchester United, które już gramy. Dobra, kochani, ja proponuję sobie, nie wiem, na przykład... czy jakąś kostkę tu mamy? Ale mamy karty. Taka zaprogramowana dola, dziś roboty strzelą gola. A tak, roboty strzelą gola. A dobra. Ja proponuję wciągnąć sobie karty może. Tak będzie chyba najprościej. Ile już mamy kart? Raz, dwa... O, jedno za dużo. Jedno złą dałem. Dobra, cztery. Jeszcze potrzebujemy dwóch kart, czwórka i piątka. Sobie wylosujemy. Już, żeby było tam... O, żeby było sprawiedliwe, sobie wylosujemy rywala. Okej, dobra. Ja pokazuję, mam tu karty. To sobie losujemy, tasujemy. Tasujemy. Ja nie patrzę, żeby nie było. I losujemy sobie rywala. Takie powinno być losowanie Ligi Mistrzów, nie? Dobra, losujemy. Cyk. I uwaga. Piątka, to będzie chyba Schalke Sharks, mi się wydaje. Jeżeli będziemy jechać od pierwszego zespołu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, Schalke Sharks, tak. Zagramy sobie z Schalke Sharks. Manchester United kontra Schalke Sharks. Przypomina mi się półfinał Ligi Mistrzów 2011 roku między Manchester United a Schalke Gelsenkirchen. Dobra, odpalamy, gramy, let's play. Tu mówi Paolo. I już się świątecznie zrobiło. Oh yeah! Na mroźnym stadionie niedźwiedzi rozegrany zostanie ciekawie zapowiadający się mecz pomiędzy Manchester United i Schalke Sharks. Kochani, jeszcze o to nie wspomniałem. Dobra, jest to mowa. Komu będzie zimniej, zobaczymy już niedługo. Kochani, jeszcze takie dopowiedzenie do tego meczu. Umówimy się tak, że ja nie będę w tym meczu strzelał z główek. Tak? Nie, ja nie będę strzelał z główek.
żeby było mi trochę trudniej, nie będę strzelał z główek, bo nie wiem, czy pewnie większość z was o tym nie wie, ale z główki jest tutaj najprościej strzelić gola. Nie wiem, to jest jeden główek. Tak, żeby nie było takiej sceny, że tato nie strzelał, tylko strzelał z główek. Dobra, kochani, dość gadania, gramy! I raz poczynamy mecz! Każda połowa będzie trwać 4 minuty. Kabel. Idziemy. Główka. Ajajajaj, straciłem piłkę. O, to dawaj. Potrzebny będzie weterynarz. Weterynarz, tak. Do tobie będzie potrzebny weterynarz na mózg. Szrek. Gdzie to Szrek? To Balbok. Ło, dobry. Dobry. No kurde, oni chociaż mają śnieg, a my co? Mamy gówno, a nie śnieg. Jest wiecznie, jest zimno, jest deszczowo, mokro. W ogóle do pani. To by niczego w życiu nie osiągnęła. Pozdrawiam Krzysia Gąciarza. Aj! Aja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 j. Nie ma, muza jest zajebista, no to jest zajebista, to mi się nie jest na bardziej. Jedna z rzeczy, która mi się w tej grze najbardziej podoba, to jest muzyka. Każdy stadion ma oddzielną muzykę. Uwaga. Wow, się trochę zabawiłem za bardzo. I na pierwsza minuta jest wciąż 0-0. Jedziemy. Bomba! Aj! Ale mam super strzał! To są, kochani, tak zwane bonusy, tak zwane supery, które się aktywują po każdej ładnej akcji. Można użyć na przykład właśnie super strzał, jest tak zwany super mur, czyli uzdawać taki murek z bramce, super zwód i super szybkość, tak, super buty. I... no nie! Już klikałem guzik aktywowany supera, no dobra. I... będzie gol! Tak! Gol! Mamy 1-0. Ach ta publiczność. Ach ta awacja. I ten sędzia na linii bocznej. Zawsze się zastanawiałem, co to jest za iglo. Dezorientacja przeciwnika! Znakomicie! Halo! Uuu, odpowiedź, a nie! Ale pięknie interwencja! Ale jeszcze będzie groźnie, jeszcze atakują! Podanie do Sylweta! Dobra, idziemy. Idziemy. Aaaa, 2-0! 2-0! Nie zdążyli murka postawić. Zobaczmy. No nie mam pytań po prostu. Nie mam pytań. 2-0. Gdyby kuska nie skakała. Gdyby kietka nie skakała. To by nóżki nie złamała. Ten komentarz jest jeszcze lepszy niż w FIFA, naprawdę. O, ale zbud, Messi! Aj, kurde. Chciał być jak Messi, ale mu nie wyszło. Aaaa, ooooo! 2-1. Ale mi zarąbał bramkę, jest kontakt. Oż ty w życiu. No. Nie będzie do jaja na pewno w wyniku. Punk. Te nazwiska są też po prostu świetne. Niektóre. No znowu mam superstrzałanie. Następna zasada, o której się mówimy. Będę używał tylko jeden superstrzał na połowę. No tak, zrobimy coś takiego. No. To widzieli. Będzie ciekawie. Żeby nie było za łatwo. Przewrotka? O, nie ma! Frajer! Gramy. Na lewą stronę, potem do środka. Na prawą stronę. Ale będzie posiadanie piłki, pewnie 95%. A 3-1! Do jednego, Berchester ciśnie. Rekiny będą płakać.
Tylko nie płaszczcie tutaj, bo mam łzy za marną. I śnieg jeszcze spadł, nawet teraz dopiero zauważyłem, że śnieg spadł. No bo chociaż u nich śnieg pada, a u nas co? Ach, ta liczna grupka, już nawet więcej osób jest na meczach okręgówki. No, a ładna interwencja. Nie mam pytań. Jedziemy. Jeszcze 10 sekund do końca pierwszej połowy. Jedziemy. Bomba! Aj, nie będzie 4-1. Chociaż może jeszcze! Nie. Do przerwy 3-1 chyba. Tak, 3-1. Tak jest. Okej. Okay. 54% posiadania piłki. Dobrze jest, kochani, dobrze jest. Sprawdzimy sobie 3-1. Manchester United, Schalke Sharks. O, no dobra, kochani, to jedziemy. Jedziemy dalej. Wczujmy się w ten świąteczny klimat. Choineczka. Tam, gdzie po prawej stronie też była ubrana choinka już. I sędzia, który zapieprza na linii bocznej. Nie ma tu żadnych fauli, żadnych rzutów wolnych, żadnych rzutów karnych. Ło! O kurde, już bym strzelił bramkę w 5 sekundzie? O, twy mędy. Nie ma tak dobrze. Jedziemy. A, aj, nie wyszło, chociaż jeszcze mam piłkę. O nie, ojej. Oj, mo, nie. Nie, obok. Pudło. Obok bramki. Jedziemy. Bęk. Bęk. Bertes. Uwaga. O, ale podanie! Ale nic nie wyszło z tej akcji, cholera jasna. A, dobrze. Bomba, bomba. Cholera. Trzy baryłki miodu. To Kubusia Puchatka zatrudnijcie. Aaaa! Poprzeczka! Nie mam pytań. Jedziemy. Mamy dobry wynik, dobrze jest. Ale zwód! Kontra będzie! Kontra! Aaaa! Kurde! Bomba! Teraz bomba! Aaaa! 4! 4-1! I to staliśmy super zwód. Potrzebny będzie weterynarz. Kabel. Jedziemy. Kabel. Aj! Piękny rzut w lewo bramkarza. Cholera. Nie, ta gra jest naprawdę świetna. Świetna jest naprawdę. Jeżeli ktoś lubi sobie takie proste gierki albo ma młodsze rodzeństwo, to naprawdę warto mu tą grę zainstalować, mu pokazać. Na pewno się w nią wkręci. Jedziemy. A, dobrze. Dobrze. No, no. Ale to był Messi. 5-1. Ale był Leo Messi. No właśnie, to. To był kurde Messi. Porobią wszystkich tutaj. Cristiano Ronaldo. Ronaldinho. Neymar. 5-1. O, przestał padać? A, znowu zaczął padać, okej. Okay. Nie ma bramki. 2 minuty do końca meczu, prowadzę 5-1. Jedziemy. Bęk. W sumie tak się zastanawiam, czy nie jest zimno tym wieżakom, ale piłka! Supek! O, 6-1! Obrona totalnie się pogubiła w tej sytuacji. 6-1. Za chwilę będzie wynik brazylijski, czyli 7-1, jeżeli będę miał szczęście. Chociaż jeszcze mam sporo czasu. 6-1. Berchester prowadzi Schalke Sharks. Ale nieskuteczni są dzisiaj. Masakra. Drużyna Schalke Sharks jest kompletnie dzisiaj nieskuteczna. Jedziemy! O nie! Dawaj piłę! Dawaj!
jak oni zapierdali. Nie! Frajer! Mają super zbuty jeszcze. Tak, Sepsi Jackson. No jest to mega nieskuteczni dzisiaj. Cały czas obok bramki strzelają. Dobrze. O, dobry. Aż but! I 7! I mamy wynik brazylijsko-niemiecki. Oh yeah! Ale to była bomba w ogóle. Słupka się odbiła. Piękna brameczka. 7-1. W ogóle, panie, jak się zauważyła, że te bramki są w ogóle krzywe. Ja się zastanawiam, kto je w ogóle budował. Wow, ponad. Ach, ten świąteczny krajobraz. Chociaż tutaj mogę się nacieszyć świątecznym krajobrazem, nie to co za oknem. Znając życie, pewnie za oknem jeszcze nie ma śniegu. I 8-1! I jeszcze murek. Dalej, do 10 dobijamy. 8-1, no nie mam pytań. Niestety z kompa chyba jestem na kompa jestem chyba za dobry. Oczywiście od razu mówię, to jest poziom trudności, to jest ten najwyższy. O! Znowu pana bramką. Okej. Kabel. Nie karmi. Tak jak już mówiłem, no chociaż tutaj jest śnieg, a za oknem. Podejrzewam, że jak skończę nagrywać, to śniegu nadal nie będzie. Aj! O! Murek! Już nic mi nie strzelał chyba dzisiaj. Bęk! Dalej na 9-9! A koniec! Koniec meczu! 8-1 wygrywamy. 20-15 strzałach. Dobrze się zaprezentował, no. Ale wygrać może tylko jeden. Manchester United może tylko wygrać w tym meczu. No kochani, dobra, no 8-1 wygraliśmy. Bardzo jednostronny był ten mecz. Nie spodziewałem się, że aż tak będzie jednostronny. Myślałem, że będzie trochę bardziej wygląda. Nie, że może strzelam 4 bramki, 5 bramek, a tylko jedną tylko udało mi się strzelać. Z drugiej strony całkiem ładną. Dobra, kochani. To kończymy dzisiaj, kochani, zabawy. No i drodzy, w związku z tym, że zbliżają się święta, to w najbliższym czasie zobaczymy się, jeżeli już to dopiero po świętach albo w okolicach nowego roku. A kochani, no życzę wam przede wszystkim wszystkiego najlepszego na te święta, zdrowych, rodzinnych, pogodnych świąt. Uważajcie na siebie, będziecie szli na pasterkę, uważajcie na siebie w same święta. No i kochani, udanego Gwiazdora, czy tam Świętego Mikołaja, w zależności kto gdzie mieszka. No i na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnych odcinkach. Jeżeli chcecie zobaczyć moją twórczość fandamingowską, możecie sobie tutaj pode mną macie adnotację do mojego drugiego kanału na YouTube, na którym publikuję nowe fandamingi. Moje wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczyska, na razie, cześć! A śniegu jak na lekarstwo.